Dzisiejszego dnia pragniemy uczcić pamięć patrona naszej szkoły, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podkreślając jego ogromny wkład w kulturę polską. Dzisiaj mamy zaszczyt złożyć hołd temu wybitnemu poecie, żołnierzowi, odsłaniając upamiętniający go mural ufundowany przez społeczność szkolną. Jak bardzo ważna dla życia szkoły, dla społeczności szkoły jest ta uroczystość? No, ta uroczystość jest bardzo ważna. Dzisiaj właśnie upamiętniliśmy setną rocznicę urodzin naszego patrona szkoły, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Więc jest to ważny moment w życiu naszej szkoły, bo jest to namacalny dowód, że ten patron się zżył z nami, a my z nim, prawda? To jest takie bardzo ważne. Młodzież dzisiaj nie wyobraża sobie, żeby był inny patron. Był to żołnierz, poeta, młody człowiek. No, niestety zginął w Powstaniu Warszawskim w wieku 23 lat. Niemniej jednak jego dorobek jest bardzo ważny. Jest to rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dlatego też dzisiaj właśnie świętujemy tą setną rocznicę urodzin, przypominamy. No i myślę, że młodzież będzie coraz bardziej z jego twórczości korzystać. Dzisiaj, z uwagi na to, że jutro jest dzień wolny, dzisiaj jest Akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zechcemy właśnie też pochylić się nad tą rocznicą, mimo że mamy ciężkie czasy, sporo uczniów przebywa na nauczaniu zdalnym, ale część jest i włączyła się również w akademię. Polska otrzymała niepodległość nie tylko dlatego, że pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską wszechmocarstw zaborczych. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że w narodzie były bardzo żywe idee patriotyczne i umiłowanie wolności. To jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze. To jest coś, co powinno być ciągle żywe, co powinno być pielęgnowane w narodzie, a szczególnie wśród młodego pokolenia, wśród młodzieży.